Ja kiedy przyszedłem do pracy w wydawnictwie, to w ciągu pierwszego roku zwiększyłem średni nakład z 10 do 30 tysięcy. Średni nakład książek, a wydawałem około 20 książek w roku. Więc takie były czasy. Wszyscy, po pierwsze ludzie czytali, a po drugie wszyscy czytali te same książki. W ten sposób się wytwarza kultura. Jeżeli wszyscy czytamy te same, a jeżeli każdy przeczyta inną książkę, no to co mamy? To mamy chaos i kupę śmiecia. Ja jeszcze chciałem, korzystając z okazji, bo to pewnie mój ostatni występ tutaj. Już kilka razy się żegnałem, ale myślę, że dzisiaj na poważnie. Więc chciałem przeprosić za kłopoty, jakie organizatorzy mieli ze mną. Kilkakrotnie mnie tutaj pogotowie odbierało. I jeździliśmy po nocy po Warmii i Mazurach karetką pogotowia. Otóż nie był to tylko skutek pijaństwa. Słuchajcie, jak człowiek po pijanemu się przewraca, to się turla jakoś po ziemi i wstaje. Okazało się, kilka lat zajęło mi wyjaśnienie, że to sprawa serca. Mnie po prostu stawało serce i w tej chwili mam rozrusznik włączony, jestem poniekąd cyborgiem, prawda, takim częściowym. Więc wtedy człowiek się wali jak takie drzewo podcięte przez ministra Szyszkę. Muszę oczywiście podziękować doktorowi Bichmanowi, który kilkakrotnie mnie ratował w tej sytuacji. Także bardzo dziękuję. To jest wielka wielka. Dziękuję. Widzisz, ludzie biją brawo za to, że ratowałeś. Mniej więcej mnie trochę biją. Chciałem powiedzieć o tym, że fantastyka fantastyką, z tego się wyrasta z latami. A gdzieś już po 50, po 60, to już tak człowieka to nie rusza. Natomiast mnie rusza co? Ja widzę, że ten świat, w którym my żyjemy, jest fantastyczny. Ja się urodziłem, wychowałem i długo żyłem w zupełnie innym świecie. Dla mnie tutaj wszystko jest nowością, nie tylko rozrusznik serca, prawda? Ale dzieją się jakieś rzeczy dziwne. Kiedy ja byłem młody, to Chiny były takim pośmiewiskiem, prawda? Mówiło się, mowa do chińskiego ludu przez dziurowy kapelusz, albo śpiewano taką piosenkę, którą wszyscy Chińczycy musieli znać, pieśń o Mao Tse-tungu, a u nas to śpiewano tak, ciąg ham, ciąg ham, sam. No więc Chiny to była komedia. Spotkałem w tym roku, miałem wyjątkowe szczęście, jakiego Song Hongbinga, który napisał o film Wojna o pieniądz, trzytomową książkę, w której rozgryzł światowe jakby imperium finansowe i to, co się działo. Chińczyk przyjechał do Chin, zasiadł do Stanów Zjednoczonych, zasiadł do pisania, pracował po 20 godzin dziennie, jak to Chińczyk. I napisał książkę, jakiej nikt przed nim nie napisał. Dwukrotnie był w Polsce, raz w Sejmie i starano się go maksymalnie olać jakby. Przeniesiono godzinę, zmieniono salę. No w związku z tym był czas, kiedy go zaprosił go wydawca na kawę i mnie również zaprosił. Chwilę z nim porozmawiałem i powiedział rzecz dziwną. Powiedział, pamiętam czas, kiedy po Chinach jeździły tylko polskie samochody. No wyobraźcie sobie, dzisiejsze Chiny i polskie samochody. My zaspokajaliśmy ich zapotrzebowanie na samochody. Jak już zacząłem o Chinach, to powiem. Nie nadążamy. Wiemy, że Chiny się zmieniają, ale nie nadążamy za tym czasem zmian u nich. W tej chwili pracują, kończą właściwie, a może już skończyli, budowę największego teleskopu na świecie. Druga rzecz. Najszybszy komputer mają na świecie. Nie Stany Zjednoczone, które
osiągnęły pewien bardzo wysoki poziom przodowania w świecie i usnęły na tym poziomie. Ty już nie produkują nowych bomb, tylko więcej takich samych. Budują Chińczycy na przykład. Cóż, Amerykanie zajęli na Oceanie Spokojnym wszystkie możliwe wyspy na swoje bazy wojskowe. Chińczycy mają pomysł na to. Pływające wyspy będą robić. Wielkie wyspy pływające, na których mogą lądować samoloty, do których mogą przybijać okręty i tak dalej. Jakoś nikt przedtem nie wpadł na to. Tak samo wokół Morza Chińskiego Amerykanie bardzo się denerwują, że Chińczycy coś robią na Morzu Południowochińskim. Tak jakby to było Morze Amerykańskie, prawda? Gdyby Chińczycy to budowali w Zatoce Meksykańskiej, to bym zrozumiał. Ale na tym morzu są jakieś małe wysepki i oni je rozbudowują i tworzą tam również właściwie nie tyle bazy wojenne, co ostrzegawcze bazy, które uprzedzałyby o zbliżaniu się floty napastnicze. Stany Zjednoczone są ostatnim imperium dawnego typu, w którym rozstawiają bazy po świecie, prawda? Ile? Zdaje się, że 400 mają tych baz, czy 800, już nawet nie pamiętam. W różnych krajach oczywiście jakieś tam tereny wykupują i cały czas tylko myślą, kogo by tu jeszcze zbombardować. Chińczycy nie tak robią. W ogóle na świecie dzisiaj jest nowy typ działania poprzez pieniądz. Wynajmuje się, dzierżawi się po prostu kawałki obcych krajów. Na przykład Korea Południowa dzierżawi spore tereny na Madagaskarze. I tam sobie hodują żywność swoją, zamiast kupować wyprodukowaną przez innych, tam sobie produkują. Oczywiście muszą żyć dobrze z tymi Malgaszami, bo gdyby oni się wkurzyli, że ktoś im tutaj się szwenda to po ziemi, to mogliby kłopotu narobić. No to trzeba im część tej żywności odpalać oczywiście. I te Chiny wynajęły w Rosji, wydzierżawiły teren odpowiadający wielkością naszym ziemiom zachodnim. Spory, można powiedzieć, teren. A oprócz tego przez granicę się Chińczycy przesączają, tak jak to opisał Jack London w powieści, co to było, dżuma, czerwona dżuma chyba to się nazywało. Tak? I przełażą z jakimiś pakunkami na plecach i po chwili się gdzieś tam osiedlają. Rosjanki chętnie za nich wychodzą za mąż. Bo dla Rosjanki najcenniejszym walorem mężczyzny jest to, że nie pije. A Chińczycy nie piją. A jak piją, to im to bardzo źle robi. Tak, tak, tak. No to tak jak w ten sposób wymarły te plemiona zamieszkujące Azję, tą rosyjską, azjatycką część, czyli Indianie azjatyccy. No i co? I robią na przykład, jest to w zasadzie mocarstwo lądowe. Tak jak Stany Zjednoczone są mocarstwem morskim i tak chcą kogoś zbombardować, to muszą przelecieć przez ocean albo zbudować bazę pod nosem tamtego, prawda? Zwróćmy uwagę, jak wokół Rosji, jak Rosja jest otoczona łańcuchem baz, począwszy od Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, poprzez niektóre były republiki, które wynajmują swoje tereny. Rosjanie przeciwdziałają temu w ten sposób, że doradzają tym kacykom republikańskim, żeby podnieśli ceny dzierżawy, gruntów, zalotniska, czy tam coś takiego. Więc też sprytne metody. Jedną z takich republik jest Kazachstan. Czy my myśleliśmy kiedyś o Kazachstanie? To był taki step, na który zsyłali Polaków. Właściwie taką wizję mieliśmy. Moja ciotka na przykład
z Nowogródka wylądowała w Kazachstanie ze swoją córeczką. No i wydostała się prawie cudem, a tak dzięki niezwykłej swojej asertywności, jak to się dzisiaj mówi. Kiedyś to się nazywało bezczelnością. Otóż napisała do armii Andersa, wiedziała, że jej mąż został zamordowany w Katyniu. Napisała do armii Andersa, czy jest tam mój mąż. I oni odpisali, nie, nie ma tu pani męża. I ona z tym pismem zaczęła chodzić po instytucjach sowieckich i powiedziała, że jest wzywana do armii Andersa. Ci ani w ząb nie potrafili przeczytać, co jest na tym piśmie, tylko mogli zidentyfikować pieczątkę. No i w ten sposób do armii Andersa, do Persji, czyli Iranu, tam zakochała się w Szkocie, powiedziała, że mężczyźni z obłosionymi nogami w spódniczkach są nieodparci. No i wyszła do tego Szkota i razem wylądowali pod Nowym Orleanem. Taka droga. A moja kuzynka, prawie równolatka, trochę młodsza, była przewodniczącą Związku Modelek w Nowym Orleanie. Nie jest zła posada. A dzisiaj Kazachstan jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się krajem. Przede wszystkim wykorzystuje swoje bogactwa mineralne, które są nieprawdopodobne. Byłem kiedyś na takim odszczycie Charge d'Affaires Kazachstanu, który doskonale mówi po polsku, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Jako kiedyś, jak tam znoszono toasty, tego poprosiłem, żeby po kazachsku wygłosił toast. Więc on nie, wygłosił toast po polsku, ale potem zaśpiewał po kazachsku, już nie pamiętam, co to było, kółeczka czy coś z repertuaru Śląska albo Mazowsza. No więc tak kiedyś te nasze zespoły budowały propagandę polską. I co może dziwić przeciętnego Polaka? Zbudowali nowe miasto, stolicę, bardzo sprytnie. Jak ja mu powiedziałem, że rozumiem, dlaczego przenieśli stolicę, to on się ucieszył. Widocznie niewiele osób to jakby rozumie. Otóż północny Kazachstan jest zamieszkały z przewagą Rosjan, kozaków różnych, którzy gotowi są do powstania, żeby przyłączyć się do Rosji. Nawet jeżdżą gdzieś po z II wojny światowej po bojowiskach i wykopują tam broń jakąś i są zawsze przygotowani jak to kozacy. Okres mobilizacji do wojny 3 godziny, prawda, czy tam jest. I sam Sołżenicyn proponował, żeby tę część zamieszkałą przez Rosjan po prostu przyłączyć. On mówi, że Kazachstan nigdy nie było przecież takiego państwa, nigdy nie miało granic, nic podobnego, więc może przyłączyć. Na to Kazachowie się oburzyli oczywiście, ponieważ oni go wyleczyli z raka. To jest bardzo mało znany fakt. On miał przecież zaawansowanego raka, powieść rakowy korpus, to było właśnie z jego doświadczeń. I Kazachom się spodobało, że on jest krytyczny wobec, domaga się likwidacji imperium, prawdę mówiąc. I zaprosili go do Kazachstanu, odesłali do swojego najlepszego znachora i ten go wyleczył. Jakimiś sposobami, prawda, starymi, azjatyckimi. No i to taka niewdzięczność bardzo ich bolała. W związku z tym, co zrobili? Przenieśli stolicę nad tereny, gdzie jest większość rosyjska. I teraz nie można oderwać od kraju jego stolicy, prawda? To było bardzo sprytne zagranie, takie azjatyckie. I ta stolica dzisiaj, polecam obejrzenie jej w internecie. To naprawdę są jakieś niezwykłe takie prospekty zakończone słynną szklaną. Jak są egipskie piramidy.
coś takiego zrobione. Oni to nazywają żartobliwie, że to jest torebka herbaty. To są takie trójkątne, prawda? I Kazachowie mają poczucie wyższości wobec Rosjan i mają dużo wyższą stopę życiową dzisiaj. Wiedzielibyśmy o tym, to jest coś, dla mnie było to coś nowego. No Rosja. Nas tutaj bez przerwy straszą Rosjan, Rosją, ale nie mówi się o tym, że na przykład prezydent Trump, o którym myślano, że będzie taki pokojowy i będzie starał się reprezentować interesy Ameryki w Ameryce, a nie na krańcach świata, podniósł budżet wojskowy o 12%. I to jest więcej niż wynosi cały budżet Rosji. Rosja w stosunku do Związku Sowieckiego ma połowę ludności i w ogóle bardzo, bardzo wielkie kłopoty. No, Chińczycy pod tyłkiem, od południa muzułmanie. Kłopoty same. No. Przecież o Krym Rosja walczyła bardzo długo, bo to jest dojście na ciepłe morza. Bez tego to mieli wszystkie zamarzające porty. Ropa na krymskim szelfie. Słucham? Na szelfie Krymu jest ropa. Ta ropa ukraińskich zasobów ropy została tam. No tak, tak. To inna sprawa. A już jechał amerykański jakiś wielki okręt, żeby tam do ukraińskiego portu się przykleić. Ale Rosja jednocześnie jest prawdopodobnie, chyba tak, jedynym państwem chrześcijańskim na świecie. Państwem, nie społeczeństwem, bo tylko niewielki procent jeszcze Rosjan chodzi do cerkwi, ale państwo przyjęło to jako religię państwową. I co się dzieje? No, występują razem prezydent i głowa cerkwi. Jest jedna rzecz, którą bardzo chciałbym wiedzieć. Dużo bym wiedział o świecie, gdybym się dowiedział, dlaczego po spotkaniu metropolity moskiewskiego, rosyjskiego i papieża Franciszka na Kubie, dlaczego rosyjski metropolita pojechał stamtąd na Antarktydę. Przychodzi wam to do głowy? Nie, jakoś nie. Na Antarktydę. Na Antarktydzie stoi cerkiewka drewniana. Pierwszy kraj, który zbudował na Antarktydzie świątynię. Takie rzeczy dziwne. Poza tym Rosja zbudowała również cerkwie w Londynie, w Paryżu. Teraz buduje, nie, w Warszawie to się buduje niby tej polskiej cerkwi autokefalicznej. No ale to też jest nowa cerkiew, buduje się w Polsce. Dziwne rzeczy się dzieją po prostu. Ja jeszcze coś... Tutaj mam takie obrazki. O! Za brak szacunku. Taka wiadomość. A to w prasie katolickiej tylko można znaleźć takie wiadomości. Na 15 tysięcy rubli, około 1500 zł, skazał sąd w Białgorodzie 22-letnią kobietę za to, że zapaliła papierosa od świeczki w cerkwi, po czym zamieściła zdjęcie tego w internecie. Ambasador amerykański w Moskwie zaprotestował przeciwko nieodpowiedniemu traktowaniu kościoła szatana w Rosji. Zwrócił uwagę, że to jest lekceważenie, prawda, tego kościoła. No to przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Ten kraj niegdyś takie u nich panowało rozcieńczone chrześcijaństwo, prawda, te różne herezje, kilkaset tych kościołów, właściwie każdy mógł założyć swój kościół i zaczął w radio ewangelizować po swojemu. Natomiast teraz, tak, odbyła się pierwsza msza satanistyczna w budynku urzędowym władz amerykańskich. To było chyba w stanie Ohio. Są posągi
pomniki Lucyfera w Oregonie. Za noszenie w publicznych gdzieś tam miejscach krzyża postrzegają, zwalniają z pracy. Jedna z dzielnych kobiet powiedziała, że w takim razie będzie nosić rybę. No ale powiedziano, że jeżeli to jest symbol chrześcijański, to ryby też nie wolno nosić na łańcuszku. No, no tego się nie spodziewaliśmy. Są postępy w tej dziedzinie, że to się staje kraj oficjalnego satanizmu. Słucham uprzejmie. Dlatego, że szatan stosuje metodę salami, tak zwaną. Czyli najpierw uderza w kościół katolicki, a inne wtedy, jako słabsze, będzie łatwo wyczyścić. Jeżeli ktoś widział, wiele osób powinno widzieć w telewizji otwarcie tego tunelu w Alpach, tak? Ktoś widział? Widzieliśmy? No. To przecież było nabożeństwo ku czci szatana, zakończone triumfalnym wjazdem szatana. I były tam prezydenci i premierzy krajów Unii Europejskiej. I zwolennicy teorii spiskowej zwracają uwagę na to, że jakoś dziwnie długo ten tunel budowano. I nikt nie wie, jak wygląda drugi koniec tego tunelu gdzieś w Szwajcarii. Więc bardzo możliwe, że to są podziemne instalacje mające chronić właśnie tych głowy państw, prawda, na wypadek jakiegoś konfliktu śmiercionośnego. Dlaczego tak się dzieje? No, Apokalipsa zapowiadała, że będzie okres panowania szatana na ziemi. Czyżby to właśnie było, czyżby to się już zaczęło? No, zło się jakoś panoszy dziwnie, prawda? Nagle jakieś takie dziwne morderstwa, zboczone, których nie było. Ludzie mówią, że no to teraz prasa bardziej informuje niż przed wojną na przykład. Nie, tego jest znacznie dużo i znacznie więcej. Są dziwne rzeczy, takie nawet krótkie. Czeska Izba Poselska uchwaliła zakaz prowadzenia ferm hodowlanych zwierząt futerkowych. Mają one zostać zamknięte do 2019. No i teraz co mamy? Książkę Tokarczuk, tak jakby zrealizowaną. Nie wolno farm futerkowych, tak. Może Polska powinna na tym skorzystać i zwiększyć swoją produkcję zwierząt futerkowych i futer. Ale nie, pewnie będzie zatem przed zakaz chodzenia w futrach. Kiedyś moja znajoma, zresztą kobieta bardzo uboga na emeryturze, ale miała jakieś stare futro i chodziła w tym, czy do niej ludzie przyczepiali. Ja powiedziałem jej, to niech pani powie, jak taki młodziak, ekolog przyjdzie i będzie mówił, że nie wolno chodzić w futrze. Jak mu pani powie, a ty w jakich butach chodzisz, baranie? No i ona mu tak powiedziała, w jakich butach chodzisz, baranie? Patrzy, a on ma Adidasy. No więc trzeba uważać, zanim się odpali takie granaty. A tu jeszcze też o Czechach mam kawałek ładny. Czechy nie przyjmą już żadnych imigrantów z Włoch i Grecji na podstawie ustalonych przez Unię Europejską kwot. No i prezydent powiedział, że ten system jest bez sensu i że nie ma prawa, które by mogło zmusić Czechów do przyjęcia jakichś imigrantów, których oni nie lubią. Jeszcze jedna też taka ciekawostka, która by była parę lat temu nie do pomyślenia. Czy w Parlamencie Unii Europejskiej zorganizowano Dom Europejskiej Historii. Tam się mówi o tym, że panował w XIX wieku złowrogi kapitalizm i
Największym jego wrogiem zdecydowanym był niejaki Marx. Jednak próby zniszczenia komunizmu nie dały skutku i na szczęście on dalej jeszcze istnieje i będzie walczył o poprawę sytuacji w Europie. Jest tam również akcent polski na drugim piętrze. Są na przykład takie historie, że trylogia uczy nienawiści i nacjonalistycznego zaślepienia. Słuszną odpowiedzią na to był manifest komunistyczny. To dzisiaj Europa. W międzywojniu rządziły w Europie nacjonalizmy i faszyzmy. Jako przykład faszyzmu jest reżim sanacyjny Piłsudskiego. Wojna pokazana jest od strony cierpienia cywilów, zwłaszcza biednych Niemców, którzy bardzo ucierpieli na skutek wojny. Tam wśród zdjęć pokazują właśnie niemieckich wypędzonych, jak z resztką dóbr gdzieś tam uciekają, ciągnąc za sobą wózki. I wśród tych zdjęć jest elegancka Polka w futrze właśnie, która się tam pokazuje. Ciekawe, że autorem tej wystawy jest Włodzimierz Borodziej, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Syn pułkownika informacji wojskowej z dawnych czasów. Tak jest. Tak jest. No i tak to jakoś wygląda. Jednocześnie, ciekawą rzeczą jest zadłużenie, że właściwie każdy człowiek powinien być zadłużony. Wtedy dopiero będzie świat funkcjonował, ponieważ ten pieniądz, który krąży, jest pieniądzem dłużnym tak zwanym. Czyli tyle jest pieniądza na rynku, ile ludzi zaciągnęli kredytu. Każdy spłacający kredyt robi krzywdę pieniądzowi i w związku z tym jest wcześniejszy zwrot długów, jest karany finansowo. Nie można nagle oddać tych pieniędzy. Masz być dłużnikiem. Song Hongbing twierdzi, że są trzy możliwości wybrnięcia z tej sytuacji. Albo całkowity kryzys finansowy, który położy pieniądz i wszystkie pieniężne transakcje staną się nieważne. Drugi to jest wojna światowa. I trzeci to jest ten pozytywny przykład, który Chiny nam dają, czyli budowa szlaku jedwabnego przez całą Azję do Europy. Co jest ciekawe, to, że Chińczycy widzą w tym ważną rolę dla Polski. Że chcą tu zrobić taki hub, jak oni mówią, czyli po angielsku, jak mówią Chińczycy. Czyli taką oś, prawda, z której by rozjeżdżały towary chińskie na inne strony. W tej chwili już istnieje pod Łodzią jakiś taki duży skład. Podróż z Chin, z Chengdu do Łodzi 2 tygodnie trwa. No ale co z tego, skoro pociąg przychodzi co drugi dzień, to jest tak jakby jeden dzień trwała podróż, prawda? Amerykanie bardzo tego nie lubią, kiedy buduje się taka wspólnota euroazjatycka. No i starają się tam Chinom nabruździć, Rosji nabruździć. Właściwie pomysł amerykański na życie w tej chwili polega nie na tym, żeby budować siłę Stanów Zjednoczonych, tylko żeby osłabiać wszystkich innych. Wtedy względna sytuacja Ameryki się poprawia. Czy to będzie możliwe? No, jedną z takich historii jest ta wojna przeciwko Syrii, rzecz na zniszczenie Syrii. Amerykanie mówią, że prezydenta Asada trzeba bezwzględnie zamordować. Tak jak się zamordowało Kaddafiego, prawda, w Libii. Zaszczuty gdzieś w jakimś dole, zakłuty bagnetami. Człowiek, który stworzył najbogatsze państwo afrykańskie. Ale naraził się czym? Ponieważ chciał, przebąkiwał o wprowadzeniu nowego pieniądza afrykańskiego opartego na złocie. I
druga rzecz to oczywiście ropa naftowa. Amerykanie nie muszą posiadać wszystkich złóż ropy naftowej. Wystarczy, że będą posiadać wszystkie rurociągi. Więc kontrola przepływu, a nie posiadanie samego produktu. A ropa libijska akurat jest wyjątkowa, ponieważ nadaje się prawie bezpośrednio do samolotu. Bardzo lekka odmiana ropy. I w Syrii mamy takie rzeczy, które denerwują ludzi próbujących rządzić światem. Bank centralny jest państwowy. Sam wypuszcza pieniądze i uznaje, ile powinno być. Polska na przykład, jeżeli chce dodrukować pieniądz, to musi prosić o pozwolenie amerykańskich federalnych. Bank i płacić za to pieniądze. Nie jest zadłużona Syria w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. To jest poważne przestępstwo, ponieważ rządzi się właśnie przy pomocy kredytów i takiego zniewolenia. Obowiązuje zakaz żywności modyfikowanej genetycznie. Następny błąd, prawda, ponieważ wielkie koncerny z tego żyją. W Stanach była taka historia, że jakiś farmer skarżył się, że z takiej olbrzymiej farmy, gdzie produkują tą żywność modyfikowaną, potem przewożą ją ciężarówkami i wiatr zwiewa jakieś części tych produktów na jego pole. I w ten sposób jego rośliny zostają zakażone. Firma produkująca tą żywność modyfikowaną odpowiedziała wynajęciem 20 lepszych adwokatów i oskarżeniem go, że podkrada im materiał genetyczny. No i takie mamy zabawy. W Syrii chrześcijanie i muzułmanie żyli w pokoju. Tym bardziej, że rodzina rządzącego to są alawici, a więc taki rodzaj muzułmanów, o których nikt właściwie nic nie wie, bo wszystko oni mają tajne. I oni stanowią 10% ludności, więc nie są w stanie terroryzować wszystkich, prawda? U nich był ten pokój. No i panowała otwarta dyskusja o nowym porządku świata. Można było o tym pisać w gazetach, można było dyskutować, zwoływać jakieś konferencje. Czy ja nie za długo gadam? Jeszcze trochę? Zadziwiający w tym wszystkim jest upadek Europy. Nie wiadomo, co się stało z Europą. Zatraciła instynkt samozachowawczy. Nasz zakonnik, dominikanin, ojciec Bocheński, niezwykle tęga głowa i mówił krótko. Jeżeli kobiety nie chcą rodzić, a mężczyźni nie chcą się bić, to ten kraj upada. Upada kraj, ale upada również cała Europa Zachodnia. Niemcy ostatnio, to było, znowu wymknęło się do wiadomości publicznej, takie oświadczenie, zakaz wspominania o nachodźcach, że to są nachodźcy. Nie wolno ich tam wymieniać, nie wolno mówić, że na przykład jacyś Arabowie zamordowali, czy zgwałcili, czy coś takiego. Zawsze się mówi, bez używania imion, mówi się, że ktoś, nieznani sprawcy, to są zawsze, krótko mówiąc. I teraz jesteśmy w takiej właśnie ciekawej historii. W Kalifornii, wyobraźcie sobie, kiedyś to było marzenie, prawda, świata. Ja jak byłem w Stanach Zjednoczonych w roku 78 wtedy, to zamarzyłem sobie pojechać do San Francisco, żeby obejrzeć to i tak dalej. Czy z zaoszczędzonych pieniędzy ze stypendium mogłem pojechać zobaczyć San Francisco. Dzisiaj to już nie jest marzenie. Wtedy Kalifornia, gdyby ją ustawić na liście państw najbogatszych, zajmowałaby 9. miejsce na świecie. Kalifornia, jeden stan amerykański. Dzisiaj Amerykanie zaczynają uciekać z Kalifornii, ponieważ na ulicach królują gangi meksykańskie i murzyńskie, które się biją i Europejczyk nie powinien w tym czasie przechodzić ulicę. W
Rozmawiałem kilka dni temu, rozmawiałem z Polakiem, miłośnikiem fantastyki, stąd mnie zna zresztą i opowiadał mi o tym, że tak się zmienia Kalifornia. On pracował w Dolinie Krzemowej. Też głowa tęga bardzo. A w Kalifornii w tej chwili mamy 23% analfabetów. Kiedy w Polsce mieliśmy 23% analfabetów? Zaraz po wojnie chyba. Może było tak. I jest około 40 milionów w Stanach nędzarzy, którzy żyją z pomocy społecznej. To już z tych ludzi, jeżeli w drugim pokoleniu są w takiej warstwie, w takiej grupie, to już nic z nich nie wyrośnie. Ponieważ, jak wiadomo, inteligencja w połowie jest dziedziczna, a w połowie nabyta. No więc jeżeli ktoś raz, że ma przytłoczoną tą z racji dziedzicznej, ale i potem nie wykształci się, nie zrobi się tam, zawsze będzie w gorszych szkołach i w gorszej sytuacji i w gorszym towarzystwie się rozwija. Co z tego wszystkiego? No wchodzi w grę jeszcze czynnik religijny, o którym nie powinniśmy zapominać, nawet jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, albo wierzy, że Boga nie ma, to są dwa różne podejścia. Powinien uwzględniać istnienie religii w życiu społecznym i w życiu światowym. Otóż Kościół katolicki, wciąż jeszcze chyba religia licząca najwięcej członków, otóż mahometanizm dogonił właściwie chrześcijaństwo, tylko że tam jest więcej odmian, a my mówimy tutaj raczej o katolicyzmie i prawosławnych, którzy stanowią jądro takiego kościoła. No to też są bardzo poważne kłopoty i w kościele, prawda? Poszczególni biskupi zaczynają opowiadać dosyć dziwne rzeczy, które kiedyś by zapewniły im stanowisko heretyka. Toynbee, taki wielki badacz, 12 tomów napisał o upadku cywilizacji, o losach cywilizacji. Mówił, że być może on, mason, mówił, że być może prawdziwymi podmiotami w rozwoju ludzkości są religie. Cywilizacje są kołami, na których toczą się rydwany religii. No jeżeli tak, to nic dziwnego, że to odgrywa coraz większą rolę i że będą walki na styku. No na razie chrześcijanie się nie bronią. Największym, najliczniejszym kościołem katolickim jest kościół na Filipinach. Pamiętam, ksiądz wrócił, był na misjach w Filipinach i opowiadał, jak przeszło jakieś takie potworna wichura, tornado i cała wieś została zniszczona, dosłownie wdeptana w ziemię. To nie jest trudno, bo te ich domki są budowane dosyć tak prowizorycznie. No i przyszła delegacja mieszkańców i poprosiła go, żeby odprawił mszę dziękczynną. A to on się zdziwił trochę. Jak to dziękczynną? Za co chcecie dziękować? A oni mówią, jak to? Za to, że żyjemy. No więc ja mówię, to może Filipińczycy powinni do nas przyjeżdżać i tutaj ewangelizować, a nie na odwrót. Przyznał mi rację, mówi, że może rzeczywiście tak powinno być. I tak to właściwie wygląda. Na drugie miejsce pod względem ilości katolików wyszły Chiny, o dziwo. Chiny, gdzie Kościół jest uciskany, ale nie mordowany. Bo jest taki umiarkowany ucisk, ogromnie wzmacnia religię. Zawsze tak jakoś jest. Natomiast po przekroczeniu pewnej granicy, no, ona poddaje się, jakby znika. Tak wygląda ten świat. I jest jedna rzecz. Właśnie to, o co pan pytał, o co pytałeś, przepraszam,
dlaczego tak się dzieje. Jeżeli to rzeczywiście zaczęła się apokalipsa, to ma to również swoje dobre strony. Przynajmniej dla tych, którzy są po stronie Boga. Zwróćcie uwagę, jeżeli nastąpi powtórne przyjście Chrystusa i On obejmie władzę nad światem, to wszystkie kredyty zostaną umorzone. I jeżeli ktoś w to mocno wierzy, to zaciągać kredyty, zaciągać, bo nie spłacimy tego nigdy. Więc dlatego mówię, że jestem optymistą, ponieważ wierzę w bliski koniec świata. I jeszcze przeczytam, byłem w Irlandii na zaproszenie tamtejszych Polaków. Okulary przeszkadzają w czytaniu. I po powrocie do Polski otrzymałem taki liść. Pozdrawiam serdecznie. Spotkanie z Panem umocniło moją nadzieję na dobrą przyszłość. Pana pogodne spojrzenie na otaczający świat i właściwy dystans pozostawiły mnie pod wrażeniem. Szczęść Boże. No więc okazuje się, że można pójść nawet za optymizmem. Ja zawsze staram się optymistycznym akcentem zakończyć. I teraz też. My takim akcentem jest między innymi to. Cokolwiek się będzie działo, my stanowimy jakiś kryształ. Stanowimy związek ludzi, znających się. To jest coś bardzo ważnego. Możemy pomyśleć ciepło o gronie naszych przyjaciół. A to jest bardzo ważne, bo walka idzie o to, czy mają pozostać na świecie kryształy. Takimi kryształami są narody, kościoły, rodziny. Czy też ma z tego powstać zupa bez żadnej konstrukcji, w której parę osób będzie mogło mieszać. Tych mieszaczy na świecie jest poniżej 200 podobno. A więc niektórzy już zaczynają korkować, niektórzy udają, że umarli, prawda, żeby się schować przed komornikami. W Stanach Zjednoczonych Rockefeller umarł w wieku lat 105 chyba, z 6 przeszczepionym sercem. Słucham? Ósme podobno? Może i ósme. No to dwie słyszałem liczby. Wyobraźmy, ja przypuszczam, że on miał specjalny oddział taki lokajów dobranych pod kątem zdrowia i w razie czego wykorzystywał ich do przeszczepów. W każdym razie znikł facet. Rothschild, David Rothschild, bardzo ciekawa postać, który wydawało się, że jest poza wszelkimi sądami, znikł. Też gdzieś zginął, a to w wypadku, a to go potem po 2 tygodniach widziano w Ameryce Południowej. No i takie to są wypadki. Więc świat dłużej tego nie wytrzymuje i będzie jakaś spektakularna, jak myślę, końcówka. I tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję bardzo.